Jakie powinno być postępowanie przy usunięciu złego? Oczywiście każdy chrześcijanin zbawiony z łaski nie jest w niczym lepszym od innych ludzi, jest takim samym złym grzesznikiem jak każdy inny człowiek i tylko łaska Boża powoduje, że te wszystkie nasiona grzechu, które ma rozsypane w sercu i które pielęgnuje w swojej cielesności, nie wykiełkowały. Więc tu nie chodzi o wywyższanie się jednych nad drugimi. Kto myśli, że stoi, niech baczy, aby nie upadł. Natomiast są jawne przejawy zła, kiedy postępowanie w usunięciu złego jest konieczne. Poprzednio zastanowiłem się z Państwem nad tym, czym w istocie jest moralna i duchowa nikczemność. Teraz chciałbym się skupić na stosownej, bogobojnej postawie, jaką należy przyjąć wobec jej przejawów oraz właściwym akcie wykluczenia złej osoby. Po pierwsze, niezbędne jest dogłębne zbadanie przypadku przez dojrzałych i doświadczonych braci, którzy cieszą się zaufaniem zboru i sprawują w nim duchowy nadzór. Bracia ci nie powinni być w konflikcie interesów, zarówno pozytywnym, na przykład rodzinnym, bliskim lub przyjaźnie z członkami rodziny, ani z negatywnym, znanym konfliktem z daną osobą, choć czasami może być to niemożliwe, jeśli ten zły, usuwany człowiek jest konfliktogenny, to może się okazać, że on ma osobiste konflikty nie tylko na płaszczyźnie duchowej, ale również na płaszczyźnie społecznej i wtedy jest to bardzo trudno dobrać takich braci, gdzie ten konflikt interesów nie występuje. Natomiast jeśli jest to możliwe, konieczne jest zastosowanie tej zasady i jeśli ktoś został osobiście obrażony przez danego złego człowieka, nie powinien brać udziału w takim postępowaniu, bo to zanieczyszcza myśli osobistymi urazami, nawet u najbardziej duchowych wierzących. I należy uważnie przyjrzeć się sprawie, po czym przedłożyć dowody zaistniałego zła, aby mogło stać się ono jawne i oczywiste dla całej wspólnoty wierzących. Domniemania i doniesienia muszą zostać sprawdzone i wysegregowane tak, aby została ustalona prawda i faktyczny stan rzeczy. Wszystkie wątpliwości należy rozstrzygać na niekorzyść rozstrzygnięcia sprawy, czyli lepiej poczekać z sprawą do rozstrzygnięcia na później lub całkowicie z niej zrezygnować, niż opierając się na niedoskonałym materiale dowodowym, co do którego są inne wyjaśnienia niż tylko ta główna myśl, bo wtedy po prostu jest to niewłaściwe postępowanie, aby opierać się na domysłach. Domysły mogą zapoczątkować to postępowanie, ale powinny, jeśli się okaże, że nie ma żadnych niezbitych dowodów wykluczających jakiekolwiek wątpliwości, to trzeba wtedy zaprzestać lub zrezygnować z danego procesu. Wszelkie działania podejmowane w karności muszą być oparte na faktach i wskazaniach Pisma Świętego. Piąta Księga Mojżeszowa, 13 rozdział od 13 do 16 wersetu udziela nam wielu ważnych wskazówek co do postępowania w przypadku domniemanego zła. A jeśli byś usłyszał, że w jednym z twoich miast, które Pan Bóg twój daje ci na mieszkanie, mówi się, wyszli mężowie niegodziwi spośród ciebie i zwodzili mieszkańców swego miasta, powiadając, chodźmy i służmy innym bogom, których nie znacie, to gdy wyśledzisz, zbadasz i dowiesz się dokładnie, a okaże się prawdą i rzeczą pewną, że taką obrzydliwość uczyniono pośród ciebie, to bez litości zabijesz mieszkańców tego miasta. Solidne, skrupulatne dochodzenie i zbadanie sprawy jest w takim przypadku niezbędne. Następnie, jeśli zasłyszane rzeczy okażą się prawdą, musi zostać podjęte wiążące rozstrzygnięcie. Pogłoski nie mogą być w żadnym razie uznawane za miarodajne i traktowane jako pewnik, dopóki sprawa nie zostanie gruntowna zbadana i nie zostaną przedłożone autentyczne dowody na zaistniałe zło.
odniosłem już się do 13 rozdziału 3 Księgi Mojżeszowej, zwracając uwagę na to, że kapłan musi dokładnie i cierpliwie badać każdą osobę, u której wystąpił jakikolwiek przejaw trądu. Nie powinno się podejmować pochopnych działań opartych na przypuszczeniach. Przed zastosowaniem jakichkolwiek środków karności należy zdobyć absolutną pewność co do słuszności stawianych zarzutów. Gdy coś jest niejasne i niepewne, musimy czekać na Boga i polegać na Nim, że rozjaśni sytuację i to, co ukryte, wywiedzie na światło dzienne. Niech nie występuje jeden tylko świadek przeciwko komukolwiek w sprawie wszelkiego przewinienia i grzechu, jakie tamten popełnił. Na podstawie zeznania dwóch świadków lub na podstawie zeznania trzech świadków rozstrzygnie się sprawę. 5 Mojżeszowa, 19 rozdział, 15 werset. Na zeznaniach dwóch albo trzech świadków opierać się będzie każda sprawa. Tak mówi 2 Koryntian 13:1 i Mateusza 18:16. Jest to ważna zasada, wielokrotnie powracająca w Słowie Bożym. Nie wolno od niej odstępować, a świadkowie to nie mogą być ludzie, którzy są jakoś powiązani rodzinnie z osobą, której sprawa dotyczy, czy też jakoś na przykład uczestnicy wspólnych zabaw, przyjaźni, czy też nieformalne związki. To nie może w ogóle tutaj w żaden sposób być uwzględnione. Wtedy taki człowiek nie może brać udziału jako liczony do tych trzech świadków, którzy mają być ci trzej świadkowie. Dwaj świadkowie mają być całkowicie niezależni, niezawiśli, niepowiązani z daną osobą w żaden sposób personalny czy też zawodowy. Nie może to być pracodawca i pracownik, nie może to być szwagier ze szwagrem, nie może to być sąsiad z sąsiadem, o których wiemy, że toczą wieloletnią sprawę sądową i kolejne sądy wydają wyroki raz taki w kolejnych odwołaniach, że nie wiadomo tak naprawdę, kto zawinił. Jest to ważna zasada, wielokrotnie powracająca w Słowie Bożym i ona nie przypadkiem jest powtarzana. Ustalenie słuszności jakiegokolwiek zarzutu wymaga obecności dwóch lub trzech świadków albo przyznanie się do winy przez osobę, która popełniła grzech, z czym takie przyznanie się do winy traktujemy jako świadectwo jednego świadka i wtedy powinien być drugi świadek, który przynajmniej duchowo oceni, że ta ocena nie jest lekkomyślna, lekko przychodząca komuś, kto niewłaściwie rozeznaje swój stan duchowy. Dlatego, że jeśli popatrzymy w Piśmie Świętym, to niektóre wypowiedzi nawet Pawła Apostoła na swój temat byłyby takim materiałem do wysoko zaangażowanych tutaj prób wykluczenia go. I to, jeśli by samo świadectwo o samym sobie miało wystarczyć, to jest to stanowczo o jedno świadectwo za mało. Jeden świadek nie wystarcza. Pismo Święte nie mówi, że świadkami mają być chrześcijanie, chociaż niektórzy obstają przy tym i faktycznie lepiej, żeby to były osoby duchowo stojące w sposób jasny po stronie Słowa Bożego, narodzone na nowo. Każde świadectwo rzetelnej i wiarygodnej osoby powinno być zaakceptowane. W przypadku 1 Koryntian 5 rozdział grzech wszeteczeństwa był jawny. Wiedziano o nim powszechnie i dlatego nie było potrzeby dowodzenia winy. Sprawa była jasna i obowiązkiem zboru było wyłączenie złej osoby. W oczywistych przypadkach zła, które znane są wszystkim, tak właśnie należy postępować. Wtedy nie ma miejsca na zastanawianie się, w zasadzie jest pewnego rodzaju automatyzm. Niemniej jednak generalną zasadą jest ustalenie winy i zbadanie sprawy poprzedzające podjęcie środków karności. Po dokładnym rozpatrzeniu przypadku przez odpowiedzialnych braci i ustaleniu, że podejrzana osoba jest faktycznie rzeczywiście zła, fakty powinny zostać przedłożone całemu miejscowemu zborowi, bo to cały zbór podejmuje decyzję. Celem jest osiągnięcie jednomyślnej decyzji przed Panem Jezusem Chrystusem, aby wykluczyć nikczemną osobę.
Zadaniem zboru nie jest roztrząsanie przypadku, debata i wywiadywanie się o wszelkie możliwe szczegóły. Sama natura i zwykłe poczucie przyzwoitości podpowiada nam, jak niewłaściwe byłoby wyciąganie wszelkich detali zaistniałego przypadku niemoralności i ich publiczne omawianie. Jeśli tylko przypadek został dokładnie zbadany i sprawdzone fakty kwalifikują gorszyciela do kategorii osób złych, które muszą być wyłączone ze zboru, cała społeczność ma za zadanie dokonać poważnego i upokarzającego aktu wykluczenia. Wykluczenie ze zboru, podobnie jak przyjęcie wierzącego do społeczności, jest aktem, którego dokonuje cały zbór, a nie kilku braci roszczących sobie prawo do oddziaływania, działania w imieniu całego zboru. W pierwszym liście do Koryntian, 5 rozdział, 4 werset, gdzie apostoł mówi o potrzebie wykluczenia, czytamy: gdy się zgromadzicie w imieniu Pana naszego Jezusa Chrystusa, wy i duch mój, z mocą Pana naszego Jezusa, słowa te wskazują, że cały zbór w miarę możliwości powinien być obecny w jedności ducha przy dokonywaniu tego najpoważniejszego aktu, jakim jest wyłączenie ze zboru. Wszyscy powinni głęboko upokorzyć się przed Panem z powodu niesławy, jaką przynosi Jego świętemu imieniu niegodziwość, która objawiła się wśród nich, oraz identyfikować się z popełnionym grzechem. Tak, identyfikować się z popełnionym grzechem. Postawa głębokiego upokorzenia i smutku powinna charakteryzować zbór w sytuacji wykluczenia złej osoby ze zgromadzenia. Już poprzednio o tym mówiłem, więc nie będę się teraz nad tym dłużej zatrzymywał. Działanie w imieniu całego Kościoła. Miejscowy zbór powinien zawsze mieć przed oczami fakt, że jest lokalną reprezentacją i wyrażeniem całego Kościoła i że działa w jego imieniu. Stąd mówimy o działaniu w imieniu całego zgromadzenia, działaniu w imieniu całego Kościoła. Kościół jest jednym ciałem i nie może być sytuacji, w której zbory działają albo istnieją niezależnie od siebie. Niezaprzeczalna prawda o jedności ciała Chrystusowego i konieczność zachowywania jedności ducha w spójni pokoju wymagają, by karność wykonywana w jednym lokalnym zborze została uznana przez wszystkie pozostałe. Co zostało związane na podstawie Słowa Bożego w jednym zborze, związane jest w niebie i w każdym miejscu na ziemi. Lokalny zbór posiada poważną odpowiedzialność działania jako przedstawiciel autorytetu Pana, a to, co jest zgodne z jego myślami w jednym miejscu, obowiązuje również Kościół zgromadzający się gdziekolwiek indziej. Podkreśla to powagę odpowiedzialności miejscowego zboru. Jeżeli podejmowane przez niego decyzje są wiążące dla wszystkich innych zborów, musi postępować zgodnie ze Słowem Bożym, aby uspokoić sumienia wierzących zgromadzających się w innych miejscach. Jego działania muszą mieć taki charakter, aby wszelkie dociekania dowodziły słuszności podjętych przez nie decyzji oraz ich zgodności z imieniem Pańskim i Jego Słowem. Postawa względem osoby wykluczonej jest także bardzo ważna. Osoba wyłączona ze zboru znajduje się poza całą sferą społeczności chrześcijan. Nie mamy z nią utrzymywać żadnych relacji, ani nawet spożywać wspólnych posiłków. Tak mówi pierwszy list do Koryntian, 5 rozdział, 11 werset. Żebyście z takim nawet nie jadali, oraz usuńcie tego, który jest zły, spośród siebie. Też pierwszy Koryntian, 5 rozdział, 13 werset. Powinniśmy zwrócić uwagę, że ten nakaz nie polega tylko na usunięciu złej osoby ze zgromadzenia, lecz spośród siebie. Oznacza to usunięcie jej poza wszelki obszar chrześcijańskiej społeczności zborowej i społecznej. Osoba taka ma być pozostawiona sama i odczuć powagę swego grzechu po to, by mogła się ukorzyć, pokutować i zawrócić do Pana. Oczywiście, że jeśli ktoś taki jest członkiem rodziny mieszkającym w tym samym domu, jako mąż albo syn, posunęlibyśmy się za daleko, zastosowując dosłownie pouczenie, żebyście z takim nawet nie jadali, do najbliższej rodziny. Żona, której mąż został wyłączony ze zboru,
nie będzie odwracała się od niego plecami i jadła przy nim przy innym stole, gdyż przez takie postępowanie jako żona ignorowałaby swoją odpowiedzialność żony. W inny sposób powinna zamanifestować odrzucenie społeczności z popełnianym przez niego złem. Podczas gdy zbór ma postępować wiernie z pouczeniami Słowa Bożego względem wykluczonego, pragnieniem i modlitwą każdego wierzącego powinna być duchowa odnowa upadłej osoby i przywrócenie jej do społeczności z Panem Jezusem oraz z wierzącymi z miejscowego zboru. W miarę upływu czasu być może bracia będą odczuwali, że Pan chce, aby odwiedzili taką osobę z czysto pasterskich pobudek w nadziei poruszenia jej serca i sumienia. Jeżeli wierzący nie posiadają łaski i duchowej energii do takiego postępowania, nie powinni wychodzić naprzeciw takiej osobie, gdyż czysto towarzyskie odwiedziny oznaczałyby unieważnienie i lekceważenie aktu wykluczenia i przyniosłoby jedynie dalsze szkody i zahamowanie w procesie duchowej odnowy wyłączonego. Ściśle rzecz biorąc, pierwsze posunięcia w celu powrócenia do społeczności wierzących powinny wyjść ze strony osoby, która została wykluczona. Jej smutek oraz głębokie upokorzenie to pierwsze symptomy dzieła Bożego, jakie dokonuje się w duszy. Wskazują na to, że podjęte środki karności okazały się skuteczne. Jeżeli grzech, który stał się przyczyną wykluczenia, został uznany, osądzony i ewidentnie usunięty z życia oraz widoczne są rzeczywiste dowody na to, że podlegająca karności osoba zawróciła do Pana, zbór może zająć się tym przypadkiem, przywrócić tę osobę do społeczności wierzących i anulować karność. Niepewne przypadki to jest zmora tego typu sytuacji. I należy wiedzieć, że takich jest dużo, a być może nawet większość. Czasem w zborze mogą pojawić się trudności w próbach rozeznania konkretnego przypadku, gdy fakty są niejasne dla osób badających sprawę lub dla miejscowego zboru. Wierzący wahają się, co powinni uczynić. Przypadek nie jest do końca jasny lub jawny. Nie da się jednoznacznie ustalić, czy dana osoba jest winna, czy też nie. Niełatwo jest określić, jak bardzo poważna jest dana sprawa, czy należy ona do kategorii tych z Galacjan 6:1, gdzie mowa jest o osobie przyłapanej na upadku, czy może to już raczej nikczemność, o której mówi 1 Koryntian 5. W takim przypadku zbór nie powinien podejmować ostatecznych środków karności aż do momentu, gdy sprawa się wyjaśni. Zaniepokojeni wierzący powinni usilnie prosić Pana o jasność i ufność, że ten, który zna serca i widzi to, co jest ukryte w ciemności, sam objawi prawdziwy charakter danej sprawy, wskaże, jakie działania należy podjąć zgodnie ze Słowem Bożym i zatroszczy się o świętość swojego domu. Jak już uprzednio zauważyłem na podstawie 3 Mojżeszowej 13, każdy Izraelita, który przejawiał symptomy trądu, miał zostać odizolowany na 7 dni, po czym jeszcze raz uważnie obejrzany przez kapłana. Jeśli zaraza się nie rozprzestrzeniła, przez kolejne 7 dni miał być trzymany w zamknięciu. Po upływie tego okresu jeszcze raz podlegał skrupulatnej kontroli kapłana. Gdy plama na skórze nie powiększyła się, lecz zczerniała i nie sięgała tkanek podskórnych, osoba zostawała uznana za czystą. Natomiast jeśli chore miejsce powiększyło się, chory podlegał kolejnej kontroli kapłana, po której jeśli sprawa uległa pogorszeniu i rana objęła tkanki podskórne, osoba taka zostawała ogłoszona nieczystą i jako trędowata musiała zostać usunięta poza obóz. Chociaż może nie ma w Nowym Testamencie bezpośredniego odpowiednika tego fragmentu, wielu braci widzi w nim moralną zasadę, która zawarta jest obrazowo w postępowaniu kapłana i jest pomocna w przypadku rozpatrywania wszelkich niejasności w zborze oraz osób, które przejawiają pewne symptomy duchowego trądu, ale jeszcze nieudowodnione i nieoczywiste dla wszystkich.
przypadku poważnego grzechu, który jednak nie jest całkiem jawny, oczywisty i nie osiągnął pełni rozmiarów, kapłańska troska zboru może na przykład przejawić się w prośbie skierowanej do podejrzanej osoby, by dobrowolnie odsunęła się na jakiś czas od uczestniczenia w wieczerzy pańskiej, będącej wyrazem społeczności, aż do chwili, gdy sprawa się wyjaśni i dla wierzących stanie się jasne, jaką drogę postępowania mogą obrać zgodnie z Pismem Świętym. Mówiąc obrazowo, byłaby to izolacja z III Mojżeszowej 13. Nie jest to stopień karności, lecz tymczasowy środek podjęty w trakcie oczekiwania na dalsze dowody. W takim przypadku należy od zaraz rozpocząć gruntowne badanie sprawy, aby hańba ewentualnie zaistniałego grzechu nie spoczywała dłużej na danej osobie, chyba że okaże się winną. Nigdy jednak nie powinno się nakłaniać osoby do zaprzestania łamania chleba na podstawie zwykłego przypuszczenia lub rzeczy niepopartej przez dwóch jednomyślnych czy trzech jednomyślnych świadków. Muszą być obecne plamy wskazujące na istniejące prawdopodobieństwo zakażenia trądem. Poważne obawy, że za tym, co już teraz jest widoczne, kryje się coś jeszcze o wiele poważniejszego. Kiedy taka sytuacja ma miejsce, zbór może poprosić o tymczasowe wycofanie się z łamania chleba. Choć może i nie ma takiego fragmentu w Nowym Testamencie, który udzielałby miejscowemu zborowi bezpośredniego autorytetu, by w przypadku powyżej opisanych wcześniej wspomnianych okoliczności nakazał takiej osobie, aby odstąpiła od łamania chleba i wycofała się na pewien czas. Jednak ze względu na ponury cień kładący się na świadectwo i na złą sławę, jaka spoczywa na danej osobie, na przykład w przypadku czyjegoś prawdopodobnego udziału w publicznym skandalu, bracia sprawujący kapłańską opiekę mogą zasugerować, że najlepiej byłoby, gdyby ta osoba zaprzestała łamania chleba do czasu wyjaśnienia sprawy i podjęcia ostatecznej decyzji. Jeżeli ta osoba nie zgodzi się na to, zbór nie ma prawa jej tego narzucić. Podobnie jak w przypadku podejrzenia, wina nie jest jeszcze ustalona i udowodniona i nie można podjąć ostatecznych środków karności. Niemniej jednak reakcja na tę prośbę może objawić prawdziwy stan tej osoby. W każdym przypadku duchowej izolacji kapłańska opieka nad chorym musi być sprawowana dalej. Sprawy należy pilnie doglądać, aż podejrzana osoba zostanie oczyszczona z zarzutów lub ogłoszona jako zła. Nie wolno pozostawiać takiej sprawy w zawieszeniu. W tym miejscu chciałbym zakończyć te rozważania na temat karności, aby Pan Jezus Chrystus pogłębił to nasze zrozumienie świętości, jaka przystoi Jego domowi, oraz łaski zabiegającej o ludzkie dusze, jaka w obfitości jest w Jego sercu względem Jego błądzących dzieci. I zamykając ten temat, mówiący o lokalnym aspekcie Kościoła, ufam, że jeśli czytasz Słowo Boże i będziesz chciał dalej się ze Słowa Bożego uczyć, to że może dzięki tym rozważaniom bardziej wyraźnie zobaczyłeś w świetle Słowa Bożego, co konstytuuje zgromadzający się na zasadach Pisma Świętego lokalny zbór i co powinno go charakteryzować.